słyszę na ciemną stronę. Michael Jordan to ulubiony koszykarz twojego taty i starszego brata, który oglądał Hey Hey to NBA. Oni nawet nie chcą słyszeć o tym, co w przeszłości robił ich idol. Jordan przez fanów NBA z lat 90. jest gloryfikowany na postać nadludzką, co możemy zobaczyć nawet na polskich grupach o koszykówce. Jordanowi nie można zarzucić tego, że był najbardziej wpływowym koszykarzem w historii, no wprowadził koszykówkę do mainstreamu i zaraził nią miliony osób. Niestety miał też swoją ciemną stronę, przez którą znienawidziły go setki osób i to właśnie niej dziś się przyjrzymy. Kariera Michaela Jordana była niesamowita. 6-krotny mistrz NBA, 5-krotny MVP ligi i 14-krotny All-Star. W 1987 roku zdobywał średnio 37,1 punktu na mecz, co było najlepszym wynikiem od czasów Wilta Chamberlaina. Sezon później zdobył swoje pierwsze MVP. W 1991 roku zdobył swoje pierwsze mistrzostwo, które udało im się obronić dwa razy i 6 października 1993 roku trzykrotny mistrz NBA. W wieku zaledwie 30 lat ogłasza odejście na sportową emeryturę. Takiej decyzji nie spodziewał się dosłownie nikt. Bardzo mu Na konferencji prasowej powiedział, że morderstwo ojca, z którym był bardzo blisko związany, ułatwiło mu tą decyzję. Wtedy postanowił, że spełni marzenie swojego ojca, zostanie profesjonalnym bejsbolistą i tak też zrobił. Podpisał kontrakt z Chicago White Sox, ale jego kariera bejsbolisty, no lekko mówiąc, nie była udana. No ale wróćmy do tego, dlaczego Jordan tak naprawdę odszedł z koszykówki, gdy miał świat u stóp. Miał jeden dość spory problem. Footballteam.pl. Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego. Stwórz i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu? Kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Uwielbiał kasyno i rywalizację. Kiedyś grając w golfa założył się z Richardem Esquinasem o 1 250 000 dolarów, które przegrał na polu golfowym, a tej kwoty nie chciał wypłacić Esquinasowi, który na ten temat nawet napisał książkę. Ostatecznie zapłacił swojemu byłemu koledze 200 000 dolarów, ale to nie był koniec jego problemu. W 1992 roku wielokrotnie spotykał się z dealerem Jamesem Slimem Bullerem, z którym umawiał się na grę w golfa, a kwoty sięgały dziesiątek tysięcy dolarów. Buller został zatrzymany za pranie pieniędzy, a w momencie zatrzymania przy sobie miał czek od Michaela Jordana na 57 000 dolarów, którego Jordan musiał się tłumaczyć. Chwilę po tym przez swoje uzależnienie został wmieszany w morderstwo Eddie'ego Dowa, który został zamordowany podczas napadu na jego mieszkanie. Złodzieje ukradli wszystko, co mogli, ale zostawili czeki od Michaela Jordana na kwotę 108 000 dolarów. Po tej sprawie komisarz ligi David Stern zaczął prześwietlać działalność Michaela Jordana. Ten zbytnio się tym nie przejął i przed drugim meczem finału Konferencji Wschodniej w 1993 roku był widziany w Atlantic City, gdzie bawił się ze swoim ojcem w kasynach do prawie 3 w nocy. Nazajutrz miał rozegrać drugi mecz finałów, no i był w nim tragiczny. Nie trafił 8 z 10 ostatnich rzutów w meczu, co dosyć rzadko się zdarzało. Przed pierwszym meczem finałów odniósł się do zarzutów w swoim kierunku. Do you have a gambling problem? No, I enjoy it. It's a hobby. If I had a problem, I'd be starving. I'd be hawking this watch. My championship rings, I would sell my house. I would do this. My wife would left me on. She'd be starving. My kids would be starving. I do not have a problem. I enjoy gambling. Po tym sezonie odszedł na prawie 2 lata z koszykówki, a wielu dziennikarzy uważało, że David Stern znalazł coś na Jordana, a ten, wiedząc o tym, że dostanie karę, postanowił odejść na przysłowiową emeryturę, aby jego pozycja w oczach ludzi, no, nie ucierpiała. Jak było naprawdę, tego nigdy się nie dowiemy, ale zostańmy po prostu przy tym, że znudziła mu się koszykówka. W trakcie swojej kariery grał ze 124 różnymi zawodnikami, a z ponad połową nie miał dobrych relacji. Przez swoje przerośnięte ego swoim kolegom z drużyny dość mocno zachodził za skórę. Po jego powrocie z emerytury podczas treningu krył go Steve Kerr. Fanom koszykówki nie muszę mówić, że Michael potrafił wejść do głowy jak nikt inny.
Jego trash talk zawsze bolał przeciwników. Steve w oczach Jordana był nikim, no bo tak naprawdę rozegrali ze sobą tylko 27 meczy. Gdy trener Phil Jackson wyszedł z hali, aby wziąć udział w przedsezonowej konferencji prasowej, emocje na boisku sięgnęły zenitu. Jordan zaczął wjeżdżać na Kera, a ten nie pozostawał mu dłużny. Po opuszczeniu hali przez trenera nikt nie gwizdał fauli. Dlatego Jordan czuł się bezkarny, co irytowało Steve'a Kera, który gdy został sfaulowany pod koszem, uderzył Jordana z łokcia. MJ w kolejnej akcji oddał Steve'owi z łokcia i wywiązała się bójka, w której Michael bez zawahania uderzył go w twarz. A Steve Kerr skończył z podbitym okiem. Dlatego na boisku może lepiej nie zadzierać z Jordanem, o czym przekonał się jego największy wróg, Isaiah Thomas. Konflikt pomiędzy tą dwójką zaczął się tak naprawdę w 1985 roku. Thomas w trakcie meczu gwiazd zasugerował, aby wykluczyć i ograniczyć Jordana, który był debiutantem w meczu gwiazd. Michael oddał w nim zaledwie 9 rzutów i zdobył 7 punktów, najmniej z całej pierwszej piątki. Przez kolejne lata Bad Boys Pistons zdominowało nad Bulls. Grali oni strasznie fizycznie, a Jordan wielokrotnie spotkania z drużyną Isaiaha Thomasa kończył z mikrourazami, jednak zazwyczaj dość dobrze przyjmował porażki, bo wiedział, że nadejdzie dzień, w którym się zemści, i tak też się stało. A ostateczną kością niezgody między tymi panami była sytuacja, gdy po przegranych finałach wschodu w 1991 roku Chicago z Jordanem na czele pokonało 4-0 Pistons. Isaiah Thomas nie podszedł i nawet nie pogratulował Michaelowi zwycięstwa. Zamiast tego od razu uciekł do szatni. Ci panowie na boisku wielokrotnie się obrażali od najgorszych na świecie i nie był to tylko trash talk, oni naprawdę tak o sobie uważali. Isaiah był też dzieckiem Chicago. Wychowywał się tam i mimo że gra w Detroit, to wszyscy kochali go w rodzinnym mieście, a gdy do byków dołączył Jordan, to o Thomasie poniekąd zapomniano. Według wielu to właśnie stąd wywiodła się ta niechęć Isaiaha do Jordana, która później eskalowała na boisku. W 1992 roku Michael w końcu po 7 latach mógł się zrewanżować za pamiętny mecz gwiazd. Gdy budowano Dream Team, który pojechał na olimpiadę do Barcelony, nikt nie wyobrażał sobie, że zabraknie w nim Isaiaha, tym bardziej, że Chuck Daly, trener Detroit Pistons, był również trenerem drużyny narodowej. Ale Michael nie chciał Isaiaha w drużynie. Powiedział Chuckowi, że jeśli go powoła, to on nie pojedzie na olimpiadę, a na to selekcjoner nie mógł pozwolić, bo MJ'a kochano na całym świecie i w ten sposób wykluczył swojego rywala ze składu, tak samo jak on wykluczył go 7 lat temu z meczu gwiazd. Jordan był ogromnym bo sam źle się czuł podczas meczu gwiazd, gdy nie dostawał piłki i był wykluczony, ale to samo zrobił z centrem Billem Cartwrightem, który przyszedł do Chicago w wymianie za najlepszego przyjaciela Charlesa Oakleya, który poszedł do Nowego Jorku. W szatni byków liczyło się tylko zdanie MJ'a i tak naprawdę nikt nie chciał mu się sprzeciwić. Dlatego gdy Jordan powiedział, aby nie podawać piłek do Billa, to nikt nie podawał piłek do Billa. Gdy ten się o tym dowiedział, podszedł do Jordana i zagroził mu, że jeśli jeszcze raz usłyszy, że mówi innym, że mają mu nie podawać piłki, to nigdy więcej nie zagra w koszykówkę. Jordan ogólnie prywatnie był ogromnym ***iem. Mimo to w mediach przedstawiony był jako role model, wszyscy chcieli być jak Mike. Tak naprawdę był to pierwszy sportowy influencer, ale nie był taką krystal... Wiadomo, że to skrót, ale warto Last Dance obejrzeć dla pewnego kontekstu, no i cały konflikt Bulls Pistons jest niesamowity. Oglądałem Last Dance, to ze 3 lata temu, 4, nie wiem kiedy to wyszło. Pamiętam, że to był jeden z nielicznych seriali na Netflixie, bo na Netflixie zazwyczaj wychodzi sezon albo cokolwiek, tam jakiś film, to wychodzi cały. A Last Dance to chyba po 2 odcinki tygodniowo wychodziły. Pamiętam, że byłem mega... bo już nie byłem przyzwyczajony do tego, że musisz czekać tydzień, żeby kolejny odcinek zobaczyć. Wiadomo, że już pewnie wszystkiego nie pamiętam. Dlatego myślę, że też Last Dance, z racji tego, że to jest zrobione przy współpracy z Michaelem i o Michaelu, to też tam bardziej w świetle Boga się go stawia, nie? Jego syn związał się z żoną jego kolegi z drużyny, nie rozumiem, o czym mówisz. Z pozoru tworzył świetne małżeństwo z Juanitą Vanoy. Gdy się z nią pokazywał, to wyglądali na szczęśliwą parę, ale tak nie było. Jordanowi uderzyła woda sodowa do głowy i zaczął się spotykać z wieloma kobietami. Na początku Juanita wypierała tę myśl, aż w końcu wynajęła prywatnego detektywa, który śledził go przez kilka miesięcy i zauważył, że ten wielokrotnie spotykał się z fryzjerką Karlą Knafel, z którą, jak się później okazało, potajemnie spotykał się przez 2 lata. Karla chciała zostać aktorką, ale nigdy jej się to nie udało, nawet przy delikatnej pomocy Jordana. Gdy ich romans wyszedł na jaw, Karla pozwała Michaela na 5 milionów dolarów. Posądziła go o to, że koszykarz obiecał jej, że nikomu nie powie o tej relacji, no a jak wyszło, sami wiecie. Tę sprawę oczywiście przegrała, a jednym z kolejnych romansów, który odkrył detektyw, był romans Jennifer Williams, która prowadziła show opowiadające o życiu żon koszykarzy. Musicie przyznać, że to dość zabawne, ale gdy Juanita miała niezbite dowody na to, że mąż ją zdradza, chciała od razu pójść z tym do sądu. MJ jednak obiecał jej, że się zmieni i Juanita dała mu drugą szansę. Po 4 latach jednak nie wytrzymała kłamstw i manipulacji męża i wniosła pozew o rozwód, po którym otrzymała... Jezu, bo sobie podupcył trochę... od męża kwotę 168 milionów. Ile? I wniosła pozew o rozwód, po którym otrzymała od męża 168 milionów. Nie, no kurwa, wysiadamy, ja...
pierdolę, kurwa! Nie no, kurwa, chłopie! O kurwa! Takiemu bazynowi kurwa wybecenował 1 000 000 000 złotych, no przecież kurwa chuj nie strzela, jak ja tego słyszę. Nie no, nie mogę tego słuchać nawet, no. Michael, proszę, zdradź mnie za 2 razy. Kurwa, albo daj mi 1 000 000 dolarów, chłopie! O, nie no, kurwa, no to się nie godzi, no. Nie no, do kąta idziesz, Juanita. Gdy był już popularny, niemal wyskakiwał z lodówki. Wszyscy go uwielbiali i był dosłownie wszędzie. Czy to na muralach, czy to na okładkach gazet, ale przede wszystkim na stopach dzieciaków, które chciały być jak Mike. On wszędzie pokazywał, że zależy mu na dzieciach. Wielokrotnie mówił o tym w wywiadach. Jednak gdy w 1996 roku wybuchła ogromna afera dookoła firmy Nike, która została oskarżona o wykorzystywanie dzieci przy produkcji obuwia w tzw. sweet shopach, to jako twarz marki dość mocno zbagatelizował całą sytuację. Sytuacja miała miejsce w 1996 roku. Wtedy sfrustrowany Jordan powiedział w wywiadzie, że to nie jest jego sprawą, on nie jest osobą decyzyjną w zarządzie Nike, a w tym momencie chce skupić się tylko i wyłącznie na koszykówce. Za swoją wypowiedź został jeszcze bardziej po dupie, bo ludzie uznali, że temat wykorzystywania dzieci w ogóle mu nie przeszkadza, dopóki ma pełne kieszenie. No. No, Jordan był taki cicho-ciemny. Bardziej ciemny niż cichy, bo trochę krzyczał. Wracają do mnie jak bumerang. Dobrze, że już nie zostaję z bólem sam. Chcieli newcomera, chcieli boomera. Robię nie od teraz tak jak chciałem ja.